zacznę od pierwszej rzeczy. Rozmiar M, chyba wszystko brałam w M-kach. Zaraz zobaczymy. Rozmiar S, tu będzie S-ka, ale chyba wiem dlaczego właśnie, bo już kiedyś miałam koszulkę, złożyłam M-kę, jedna była dla mnie trochę luźna. Tu mam coś w rozmiarze M i tu mam coś w rozmiarze M, czyli w większych rozmiarach M. Jakiś kombinezon? Nie wiem o co chodzi. Lecimy, rzecz pierwsza. Nagram Wam też to na Insta, ale już wtedy tylko tak, wiecie, już nie otwierając, tylko pokazując, co zamówiłam, już pamiętam, bardzo fajna, już mi się podoba. Już mi się podoba, słuchajcie, kurtałka, ale znowu mała, wow. Chyba mogłam wziąć większą, ona będzie na Oliwie, nie na mnie chyba. Ale mam ochotę aż przymierzyć. Będzie mała. Stay tuned, boppers. Fajna. Fajna taka bomberkowa, ortalionowa, z takimi szarymi wstawkami. Tutaj ma na rękawie napis, z tyłu ma napisy, odjechana. Wiem, że będzie dobra, ale mogłam wziąć większą. Widzicie, znowu ta sama situation. Czekajcie, bo jest nitka. Musiałam ją zerwać, bo takie mam nawyki. Dobra. Nie ma żadnej podszewki, w sensie nie jest ona tam jakaś gruba, to jest taka przejściówka. No aż mam ochotę przymierzyć, ale no trzeba ją holce zrobić Wam oddzielnie, bo nie będę we wszystko dzisiaj wskakiwać. Ale taka z kapturem, takim bluzowym, bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię takie sportowe rzeczy, zwłaszcza teraz jak w sumie chodzę non-stop na sportowo ubrana, bo mam sporo załatwiania, biegania, więc nie pamiętam kiedy się ubierałam jakoś tak, wiecie, jak człowiek. Rzecz druga. Otwieram. Rzecz druga. Mówię to oczywiście o przesyłce z Shein. To nie muszę mówić. Przypominać. Co to było? A, już pamiętam. Leginsy. Zamówiłam leginsy. Wow. Wow. Oby były... Jakieś takie małe się wydają, ale zobaczymy jak przymierzę. I oby były dobre, bo mi się podobają. Podoba mi się to, że są, wiecie, to są leginsy, słuchajcie, które mają być właśnie... Ale no, krótkie bardzo nogawki. Bardziej chyba do kozaka. No bardzo są krótkie. Ja mam naprawdę długie nogi, dziewczyny. No oczywiście przymierzymy sobie, będą krótkie, już to widzę. Ja już to widzę. No szkoda, że są tak krótkie, ale może takie mają być, może to są takie do kozaków na zimę, nie wiem. Ale podoba mi się ten fason, taki bojówkowy, z kieszeniami, na sportowo. Bardzo fajne, z zapięciami, z kieszonkami. Tu są dwie kieszonki, na pupie są kieszonki, to nie są atrapy, tylko kieszonki. Na te takie guziczki. No, spoko wyglądają tu o teraz. Bardzo mi się to tak przez na razie podoba, tak o jak patrzę, ale no powiem Wam, że obawiam się, czy nie będą krótkie. Ja mam jednak długie nogi i to jest taki właśnie minus. No zobaczcie, jak fajnie wygląda kieszeń. Fajne, materiał też fajny, wydaje mi się, że mogą fajnie leżeć i w ogóle, ale oby były na długość w miarę, no chociaż do kostki, żeby kostka nie była cała na wierzchu. Także z taką grubszym pasem takim. Więc to w ogóle fajnie to wszystko będzie ze sobą. Tak staram się też dobierać, żeby pasowały do siebie. Rzecz trzecia. Rzecz numer trzy, słuchajcie. No zrobimy sobie try on haul, bo jestem tak ciekawa. Może dzisiaj po pracy zobaczę. I wtedy bym zobaczę, czy Wam to puszczę w jednym vlogu, czy to będzie w dwóch. Koszulka. Bardzo mi się ona już podobała od dłuższego czasu. I w końcu się na nią skusiłam. I bardzo się cieszę, że wzięłam eskę. Także girl boss. No, czyli ja. No i oczywiście z kawą, jak żeby inaczej. Ta koszulka wiem, że mi się spierze. Widzę już po jakości, ale nawet niech się spierze. Zanim się spierze, to ją trochę ponoszę. Także to jest fajne w tych, słuchajcie, szyinowskich rzeczach, że w sumie nie wszystkie mi się tak pospierały. Nie, są takie, co mi się nie sprały, jeszcze noszę. W każdym bądź razie, nawet jeżeli się spierze, to nie jest szkoda, bo one są naprawdę tanie. Tam chyba z 3 czy 4 funty, już nie pamiętam, może 5. Ale to naprawdę nie jest duży pieniądz. W Primarku dajemy więcej za te takie teraz Disneyowe, Mickey Mouse i tak dalej, i Barbie, i powiem Wam, że były po 8, po 9 i się spierają bardzo szybko. Także jak na Shein to fajnie, także taka fajna podkoszulka, fajnie będzie właśnie też z tymi leginsami i nawet z tą kurtką. No i rzecz ostatnia, rzecz numer 4, nie pamiętam i nawet teraz jak patrzę, guziczek jest, też nie pamiętam. Jeszcze dalej nie pamiętam, już chyba pamiętam. Dobra, już wiem. Taka marynarko sukienka to miała być. Nie wiem, jak o co to założę. Taka. Bardziej, ale widzę, że gruby materiał. Tak gdzieś ona jest taka, słuchajcie, taka porządna. Naprawdę porządnie wykonana. Rozmiar M. Tutaj mamy metkę. Ciężka. Jest dość ciężka. To na dole jest takie plisowane troszeczkę. Zobaczcie, takie do kozaków super będzie, naprawdę super, aby nie było tylko za krótkie, żeby takie nie było za, wiecie, ledwo za tyłek, takie porządne. I hejo, hejo, kochani,
Witam Was ponownie. Jeszcze w środę. Powiem Wam, że w ogóle nie dociera do mnie, że dzisiaj jest środa z racji tego, że środy mam wolne z reguły, więc a dzisiaj pracowałam do 10, także dziwna situation. Miałam pracować do 7, a o godzinie przed 4 się okazało, czy mogłabym zostać do końca. Do końca nie zostałam, ale zostałam do 10, czyli półtorej godziny szybciej. Wow, ale mam, wiecie co, rozświetlenie. A co to było? A, zmalu! Dzisiaj mam rozświetlenie ze zmalu. Wracam właśnie do domu, jeszcze muszę zajść, słuchajcie, tylko do... się wystraszyłam. Muszę zajść, słuchajcie, do Tesco. Dlatego, że Saraj tasiemkę trzeba kupić. Właśnie mi Oli napisała. Także idę po papier toaletowy i będę składać do domu. Nie wiem, na czym dzisiaj stanęłam, jeżeli chodzi o vloga. Kompletnie nie wiem. Nie wiem. Co chwilę mnie ktoś przerywał. Nie wiem, czy nie stanęłam, jak... Chyba pokazywałam Wam rzeczy z Shein, tak mi się wydaje, stanęłam chyba na tej czarnej sukience. Jeżeli chodzi o ceny i wszystkie linki, to zobaczycie to w następnym vlogu, to znaczy w następnej części po prostu tego vloga. Nie wiem, czy to będzie razem, czy to będzie osobno, tego nie wiem. Także odzywam się do Was później, to znaczy jutro. Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, ale mam plamy tu na tym telefonie, w sensie na wyświetlaczu. No. Zdjęłam właśnie obudowę, żeby do Was pogadowywać, bo muszę Was wsadzić, słuchajcie, statyw. Polecam Wam te obudowy, bo są naprawdę świetne. Od stylizacja.tv. No, także sklep stylizacja, bardzo fajne obudowy. Widziałam te pumpkinowe, po prostu przeurocze. Także też Wam polecam, bo naprawdę wybór jest w ogóle spory. Tak mi się przypomniało, bo oglądałam story, słuchajcie, Karoliny i po prostu, no, świetne. A że jeszcze jak lubicie kawę i tą pumpkinową, to... No w ogóle założyłam, że mam tik ten taki, słuchajcie, i tutaj marszczę nos. Bardzo często, nie wiem dlaczego, słuchajcie, ale bardzo często to mam. No, tak samo jak tutaj mi się jakieś takie te żyłki, te kruszają. Zauważyłam w ogóle, ostatnio ktoś mi nawet napisał, że ma pytanie, czy ja mam jakieś tiki. Ja, słuchajcie, tak jak oglądam siebie na filmach, swoją mimikę, to mam sporo takich tików, no ale wydaje mi się, że chyba każdy je ma. Co? Mamy dzisiaj dzień tygodnia, czwartek. Czyli ja powinnam iść do pracy. Nie pracuję z racji tego, że wczoraj była środa i ja wczoraj powinnam mieć dzień wolny, a poszłam za dwie dziewczyny do pracy. Więc dzisiaj właśnie dostałam wolne. Za wczoraj. No, także zamiast w czwartek pracować, to będę miała wolne. Później pracuję piątek, sobota i niedziela i wypłata i super, i się cieszę. Nie mogę doczekać tak naprawdę soboty już. Nie tyle, co tam niedzieli, ale w soboty, bo wtedy będę już sobie chyba zamawiać właśnie łóżko do... Wow, jakie światło, słuchajcie. Będę zamawiać, słuchajcie, łóżko do mojej sypialni. I powiem Wam, że mam taki... Czekajcie. I powiem Wam, że mam taki dylemat, dlatego że najchętniej nie wiem, czy zamówić łóżko, czy najpierw komodę, nie komodę, tą toaletkę. No jedno i drugie bym chciała naraz, ale niestety chyba jedno i drugie, no nie dam rady, choćby nie wiem co, bo tak jak mówię, to jest ten tydzień, gdzie mam jeszcze właśnie czynsz i spłatę karpeta, czyli, znaczy spłatę, drugą ratę jakby za karpeta, bo wyszło mi 300, czyli po 100 odkładam co tydzień, o to mi chodzi. No, a tydzień, jak wiecie, się tak ciągnie, kurde, jak nie powiem co, jak guma do życia. Właśnie zrobiłam sobie kawę z mojego ekspresu. Tak jest, but first coffee, także od tego właśnie zaczynamy. Zrobiłam sobie kawę con leche. I co? I za chwilę znajdę statyw. Później sobie zamiotę, ale jeszcze Wam pokażę, co dzisiaj rano przyszło. Pokazywałam Wam to na Insta Stories. No, ale nie pokazałam Wam jeszcze tu, także zrobimy to tutaj na YouTubie. Tak jest. Także życzę Wam przemiłego czwartku. No i hejo, hejo, kochani. Odzywam się do Was tak na chwilkę, żeby Wam pokazać, słuchajcie, trochę try on haul, ale tak nie przymierzałam, wiecie, szybciutko teraz, że przed Wami, tylko już jakby od razu jestem ubrana w najnowszych rzeczach zamówionych od Shein i powiem Wam, że jestem mega zadowolona, jak to fajnie, słuchajcie, się dobrało. Zaraz Wam pokażę tutaj w odbiciu jeszcze lustrzanym. Tak wygląda bluzka, tak wyglądają leginsy. Leginsy, słuchajcie, są takie fajne. Teraz odwrócę Wam w stronę lustra. O, i tak to, słuchajcie, wygląda. Nie wiem, dlaczego włączyła mi się automatycznie lampa tego akurat, nie wiem. Nie ogarniam, czy to jest tak ciemno, że ona się musiała włączyć. Who knows? W każdym razie tak wygląda ta bluzka. Możemy sobie na jedno ramię. To, że mam czarny stanik, też nie przeszkadza. Girl boss.
z kawą. Leginsy są naprawdę świetne, takie bojówkowe. Trochę mi zjeżdżają z pasa, bo ja lubię biodrówki. One są takie raczej z tym takim, może nie wysokim stanem, ale mają taką, wiecie, tą szerszą taką gumę i one nie są do końca tak elastyczne. Mogłyby być bardziej. Mają kieszenie na pupie, co jest też fajne, bardzo mi się podoba. I długość w sumie też mi nie przeszkadza, że jest taka, widzicie, krótsza. Teraz założę jeszcze kurtałkę, którą mam też zamówioną z Shein i wszystkie linki będziecie mieć w opisie pod filmem. Ja rekomenduję Wam wszystkie te trzy rzeczy, a w czwartej pokażę Wam się w innych okolicznościach. Także za chwilę pokazuję Wam kurtkę. No i okidoki, założyłam teraz kurtałkę. Słuchajcie, wszystko razem jest po prostu idealnym połączeniem. Wiem, ach, to moja skromność. Ale tak uważam. No zobaczcie, po pierwsze kolor, po drugie ten krój, fason do moich białych adidasków. To jest po prostu 100% mnie. Jakiś taki znaczek, wiecie, mówiący jednak o czymś, a nie taki jednolity, bez niczego. Uwielbiam napisy, uwielbiam motywy sportowe. Tutaj jeszcze mam z tyłu napis Stay Tuned, Boppers. Grecja tam coś stuka. No i tak to wygląda. Także bardzo fajne trio. Także z tych trzech rzeczy jestem zadowolona. Grecja, czemu ty się ubrałeś tak na sportowo? Nie wie. Piłki nie bierzemy. No, my właśnie zmykamy, słuchajcie, do McDonalda. Nie, to nie są jedyne. Lecimy, słuchajcie, do Maka. Później jeszcze też się widzę z Krzysiem i później jeszcze też Wam pokażę, słuchajcie, co do mnie przyszło, bo chyba Wam w końcu nie zdążyłam pokazać, bo ciągle było po prostu coś. To telefon, to ktoś przyszedł, to jakaś wizyta. Dzisiaj też chodził jakiś pan, coś spisywał ze SBH. Później tak naprawdę edytowałam Wam też filmy, no, także trochę się działo i w końcu miałam Wam nagrać właśnie to, co przyszło i nagrałam, ale na Insta, a nie na vloga, także też Wam pokażę, ale mam też nowe dwie próbki perfum, ale to wszystko oddzielnie. Także trzymajcie się, do usłyszonka, pamiętajcie, że wszystkie linki tych przynajmniej trzech rzeczy znajdziecie w opisie pod filmem, ja Wam je polecam, wszystkie moje są w rozmiarze M, S. Do usłyszenia.